Słuchajcie, nie zgadniecie, co właśnie się stało. Przyszłam sobie, jest środa, 6 grudnia, Mikołajki i taki mam prezent świąteczny, że ja nie wiem, jak ja patrzyłam na ten plan, ale zaczynam 10.30, a nie 8.30. Jest 8.40. Ja oczywiście wyszłam do klasy, dzień dobry, pani profesor, wchodzę, siadam i tak patrzę, ja nie znam tych dziewczyn, a co się dzieje? No i pytam się, z której są grupy, z drugiej, a ja jestem z trzeciej. I mówię, aha, no to fajnie. I one, ale trzecia zaczyna o 10.30. Ja takie, co? Wchodzę na plan 10.30. Jest jakby, jak jest po prostu napisane 10.30, a ja 8.30. Bo do tej pory zaczynałyśmy 8.30 cały czas i teraz zaszła zmiana i... No, fajnie. Fajnie, że patrzyłam 3 razy i nie założyłam tej zmiany. Także wracam sobie do domu. I no, idę wypić kawkę albo jakąś gorącą herbatę, bo wracam z buta, także... 2,6 km w jedną i w drugą, i później w jedną, i później jeszcze raz w drugą. Także życzcie mi powodzenia. Hej kochani, dziś już 6 grudnia, czyli Mikołajki, i otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Pierwszy nasz kalendarz z Kindera. Boże, kocham szokobonsy! Kocham szokobonsy, Boże, jak się cieszę, akurat taką miałam ochotę na szokobonsa, yeah! Miałam, że jakby coś szóstki nie otwierałam, tylko ona mi się trochę wgniotła, jak kalendarz miałam, także otwieramy. O nie, Tea Light! Taki. Ładnie nawet pachnie. Także taki, odkładamy sobie go na bok. I ostatni, mój ukochany kalendarz. Oczywiście z księżniczkami. Szóstkę mamy tu. Może tu otworzę. Ja, znowu kula do kąpieli. Taka różowa tym razem. Ale ładnie pachnie. Także, nie, zrzucimy od niego. Także tak, to by było na tyle z kalendarzy adwentowych i widzimy się jutro. Hejka, otworzymy teraz kalendarze adwentowe. Pierwszy otwieramy kalendarz z herbatkami może. I dzisiaj są Mikołajki. Mamy Vanilla Black Tea. Jest grafika aniołka. O nie, podarłam. Czemu zawsze dreję wszystkie kalendarze? Dobra, spróbowałam naprawić. Oczywiście jakby no widać troszkę, ale naprawdę się nie dało oderwać. Nie wiem, dlaczego tak mocno było. Anioł jest symbolem czystości, niewinności i szczęścia, ale też reprezentuje siłę i ochronę. Tam-dram. Teraz otwieramy z Kindera. Szósteczka jest tutaj. Już opanowałam tutaj, gdzie jest takie zagłębienie. Trzeba otworzyć. Dziękuję, Olu, za wyjaśnienie. Chociaż mimo to czasami zdarza mi się otworzyć coś nie tak. No, nie wierzę. No, naprawdę. Kurczę. Nie wiem, czemu tak się stało, ale coś mi ciężko idzie dzisiaj. Ja nie wiem, czemu ta szósteczka jest taka uporna. Szokobons. Bardzo się cieszę. Teraz idę sobie wypić herbatkę waniliową. Ciekawe, jak smakuje. Chociaż póki co wszystkie mi raczej smakują. Dobre są z tego, chociaż wanilia taki nietypowy smak. Ale co, wróciłam dosłownie przed chwilą do domu. Zdążyłam tylko się rozebrać, umyć twarz, no i zabrać się za kalendarze adwentowe. I jaką kawę zrobiłam? Jasne, że poszłam o 8.30, a miałam o 10.30. Ale przez ten czas wróciłam do domu, zjadłam sobie pół truszczówki z budyniem. Wypiłam sobie kawkę i poszłam dalej na zajęcia znowu. Także taka śmieszna sytuacja. Dałam radę. Za to mieliśmy dzisiaj właśnie zajęcia do godziny 17. Teraz zrobię sobie herbatkę. Pouczę się trochę na jutro, bo jutro mamy zaliczenie, ćwiczenia na ocenę, także muszę sobie wszystko powtórzyć. A nie jest to aż takie łatwe, także muszę sobie wszystko powtórzyć jeszcze raz.
Muszę zrobić update, bo właśnie skończyłam oglądać pierwszy sezon DBR. I co najpiękniejsze, okazało się, że jest jeszcze drugi sezon dostępny, także... Ale nie sądziłam, że to będzie taki dobry serial. W sensie... słyszałam o nim na Disney+, DBR, wszystko spoko, ale... Tak sobie czytam o szefie kuchni, restauracja, takie... Wiecie, nudne, pewnie nic ciekawego. Moje emocje są tak zdruzgotane. To jest tak dobry serial, w sensie on jest taki i taki luźny, spokojny, jakby zwyczajny by się wydawał, a to co ze mną zrobił to jest po prostu... Jeszcze patrzę, że to nie jest tak, że to się kończy, tylko jest... Oglądaj teraz drugi sezon. Mam jakby 10 odcinków kolejnego oglądania i przeżywania, bo to jest naprawdę dobry serial. Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek, chociaż pewnie oglądacie to i tak już dawno po Mikołajkach. W każdym razie wszystkiego najlepszego i widzimy się jutro. Pa, pa!